Awe, witam na kanale Kubek Szklankor. W zeszłym roku na kanale pojawił się film na temat gry Cuphead. Jest to stylizowana na dawne kreskówki gra platformowa, w której główną osią rozgrywki jest walka z bossami. I kiedy Cuphead otrzymał swoje spolszczenie, właśnie o tłumaczeniach imion bossów opowiadałem na filmiku. Oceniałem je oraz czasami rzucałem własnymi propozycjami tłumaczeń. Dzisiaj zobaczymy, jakie wy proponowaliście imiona dla Cupheadowych bossów. Na początek, na honorowym miejscu, komentarz od samego pana tłumacza. Osoba odpowiedzialna za oficjalne spolszczenie Cupheada skomentowała film, co było dla mnie zaskoczeniem. I po pierwsze, na szczęście zachowamy głowę, nie zostaniemy nabici na pal. Po drugie, pan tłumacz zaproponował, abym pochylił się nad jego innym spolszczeniem do gry Riverbond, więc zdecydowanie nie odmówię i z czasem taki film też się pojawi. A teraz przejdźmy do waszych propozycji tłumaczeń. Zacznijmy od Króla Dice'a, czyli w polskiej wersji Kości Króla. Jakub proponuje Król Kościej. Z kolei Bioniacz proponuje Kościsława. Myślę, że obie propozycje są w miarę w porządku, chociaż gdyby był Kościsław, wtedy już Elder Kettle nie mógłby być Czajnisławem, gdyż byłoby wtedy trochę za dużo sławów. Biora wpisze, zamiast Kości Króla można by zrobić Kościuszkę. Myślę, że zdecydowanie byłoby to apogeum wesołej twórczości tłumaczy, chociaż minimalnie kontrowersyjne. No ale byłoby ciekawie zobaczyć, jak w Kasynie Diabła nagle zaczyna się insurrekcja kościuszkowska, czy może raczej insurrekcja. Tak. Kitty proponuje Król Kostek. Myślę, że jest to w porządku, ponieważ Kostek mogłoby być zdrobnieniem od Konstantyn, ale z drugiej strony trochę brakuje mi takiego groźnego brzmienia. W grze jest taka piosenka Die House, w której King Dice śpiewa I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I myślę, że tłumaczenie Król Kostek jest trochę za mało onieśmielające dla tej postaci. Fubu Maruda proponuje Królewskość. Zdecydowanie jest to ciekawy suchar, aczkolwiek ciężko mi wyobrazić sobie linie dialogowe, według których prawą ręką diabła jest królewskość. Albo, żeby dostać się do diabła, najpierw musimy pokonać królewskość. Chociaż samo wyrażenie jego królewskość pewnie mogłoby się gdzieś tam pojawić. Następnie Paraid daje ciekawą teorię, czemu Kości Król to Kości Król. Według niego Kości Król to nawiązanie do Mości Króla. Ponieważ jak pisze, mości jest zwrotem grzecznościowym w stosunku do króla, i przyznam, że jest to naprawdę ciekawa teoria, która mnie przekonuje, ale znowu z drugiej strony jest to jedyny komentarz z dobrze ponad 1000 pod filmikiem, który proponuje, że może właśnie o to chodzić, że Kości Król jest od Mości Króla, co według mnie trochę wskazuje na to, że taki wybór w tłumaczeniu był dość nieoczywisty i raczej większość osób nie pomyślała o tym, że o, Kości Król, no tak, od Mości Króla. Ale przyznam, że po tym jak przeczytałem komentarz Paraid, rzeczywiście inaczej spojrzałem na to tłumaczenie. Teraz zobaczmy kilka komentarzy na temat samego diabła, The Devil, który w polskiej wersji został przetłumaczony jako Diabełę, z E na końcu. Iguana J sugeruje, że w polskiej wersji Diabełę to Diabełę, a nie Diabeł, ponieważ w oryginale ta postać nazywała się The Devil, więc aby to oddać, w polskiej wersji również zostało dodane E na końcu słowa diabeł, aby w obu wersjach językowych imię tej postaci składało się z trzech sylab. I sądzę, że byłaby to dość przekonująca teoria, gdyby jednak nie to, że bardzo wiele spolszczonych imion bossów raczej nie została ułożona z taką myślą, żeby zgadzała się ilość sylab w obu wersjach. Na przykład taka Sally Stage Play to po polsku aktoreczka Sally. W angielskiej wersji mamy 4 sylaby, w polskiej 6. A z kolei taki Croaks został przetłumaczony jako Żabokser. W angielskiej wersji 1 sylaba, w polskiej 3. Dlatego nie wydaje mi się, aby taka sama liczba sylab była powodem, czemu w polskiej wersji Diabełę to Diabełę, a nie Diabeł. Kolejny komentarz o Diable od JRPG Addicted. Myślę, że zmieniono imię Diabła na Diabełę, aby po pierwsze zaznaczyć, że to imię, po drugie uniknąć odmiany przez przypadki, na przykład Kasyno Diabła, Kasyno Diabełę. Pozwolę się nie zgodzić, sądzę, że Diabeł brzmi bardziej jak imię niż Diabełę, ale to moje subiektywne odczucie, a do tego nie widzę szczególnego powodu, czemu miano by unikać odmiany przez przypadki. Czasami taka odmiana potrafi przeszkadzać w tłumaczeniu, ale z drugiej strony chyba praktycznie wszystkie inne postacie mają odmienialne imiona, więc wydaje mi się, że to nie jest dobry trop. Kolejny komentarz, Shuffle Szalfiński. Z Diabełem mam problem, bo zwłaszcza w kontekście stylizacji gry, absolutnie nie brzmi włosko, ani nawet memicznie, tylko żydowsko. And it rubs me the wrong way, bo wiesz, diabeł Żydem. Na ten komentarz jestem w stanie odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Mojżesz mieć rację. Oj, Mojżesz.
Oprócz tego pojawiło się kilka komentarzy, aby diabła przetłumaczyć na przykład jako szatan albo Lucyfer, ale osobiście nie widzę takiej potrzeby. Naszym następnym celem będzie boss, którego spolszczone imię chyba najbardziej ze wszystkich spowodowało, że czoła się zmarszczyły, a dolne wargi zostały wydęte do przodu. Gupi Legrande, przetłumaczony jako Ego Ślimakus. Jeśli chodzi o Gupiego, to były dwa główne rodzaje komentarzy. Część osób proponowała, że powinien nazywać się Brejan lub Brejanek, ponieważ jego imię Gupi pochodzi od Gup, czyli maź, paćka, a Brejan miał się kojarzyć z Brianem oraz Breją. Szymon swoim komentarzem o Brejanie zdobył prawie 1000 lajków, więc wygląda na to, że ten pomysł jest dość popularny, albo przynajmniej zabawny. Mamy też takie wersje jak Brejan le Pki, Brejan oślizgły, Brejan le Kauczuch. Drugi rodzaj komentarzy odnośnie Gupiego Legrande Ego Ślimakusa zwracał uwagę na to, że jego polskie imię prawdopodobnie wzięło się z tego, że po pierwsze ma duże ego, a po drugie jest maziowaty i stąd skojarzenie ze ślimakiem. Oczywiście ma to sens, ale z drugiej strony, dlaczego właśnie Ślimakus, a nie na przykład Szlamus? Myślę, że słowo szlam kojarzy się z breją, paćką, mazią bardziej niż ślimak. Nie mówiąc o tym, że ślimak to przecież coś powolnego, a Gupi Legrande jest znany z odbijania się właśnie jak kauczuk. Narf Nekros wysuwa teorię, że cząstka Egoś pochodzi od Eugeniusza, a cząstka Limakus od tego, że nosi rękawice bokserskie i nabija nimi limo. GLT proponuje, że Ego Ślimakus mógłby się nazywać Kamil Ślimak, ponieważ jest to palindrom, czyli wyrażenie, które czyta się tak samo od końca, jak i od tyłu. I tutaj ciekawostka. Najdłuższy palindrom świata ma 33 tysiące liter i został stworzony przez Polaka Tadeusza Morawskiego. Link w opisie. Tymczasem Aurora sugeruje, że Ego w słowie Ego Ślimakus nawiązuje do alter ego, ponieważ ten boss zmienia się w większą wersję siebie. Osobiście myślę, że można było na przykład połączyć słowo szlam, słowo maź, wychodzi nam wtedy szlamaź, i zrobić z Gupiego Legrande na przykład szlamaziara wielgusa, szlamaziar wielgus. Taka moja propozycja, może nie najlepsza, ale zawsze propozycja. Nasza kolejna ofiara to duch torpeda. Tutaj na filmie popełniłem błąd, ponieważ nie zwróciłem uwagi na to, że to tłumaczenie było nawiązanie do pociągu Lux Torpeda i bardzo dużo osób zwróciło mi na to uwagę w komentarzach, a zatem teraz patrzę na przetłumaczenie Phantom Express jako duch torpeda trochę przychylniej, ponieważ rozumiem zamysł, ale w dalszym ciągu myślę, że to mogło być coś innego, na przykład kolej duchów, które byłoby dość prostą grą słowną wskazującą, że teraz jest kolej duchów. Kolejnym moim niedopatrzeniem, na które zwróciliście uwagę, było to, że przetłumaczenie kapitan Briny Beard na Soli Broda było najprawdopodobniej nawiązaniem do Goli Brody. Bo trochę narzekałem, że w polskiej wersji Soli Broda to Soli Broda, a nie Soli Brody, ale ponownie zwróciliście mi uwagę, że Soli Broda ma sens, nawiązuje do Goli Brody, a zatem ponownie zwracam honor panu tłumaczowi i skłaniam głowę. A teraz przejdźmy do baronesy von Bonbon, czyli po polsku baronowej von Cux. I tutaj ponownie się pomyliłem! Na szczęście to już chyba ostatnia moja pomyłka w tamtym filmiku. No niestety z jakiegoś powodu ubzdurało mi się, że w polskiej wersji jest baronka von Cux, a nie baronowa von Cux. Nie jest to jakaś może bardzo duża różnica, ale chwilę o tym rozmawiałem, więc jest mi głupio. No ale skupiając się na przyjemniejszych dla mnie tematach, podaliście tutaj kilka naprawdę fajnych propozycji tłumaczeń. Vixen.x podaje, że baronka baronowa to mogłaby być po prostu markiza. Markiza to po pierwsze tytuł arystokratyczny, po drugie kojarzy się z ciastkami i markizami. Następnie w komentarzach zostało to połączone z moim pomysłem, by von Bonbon przetłumaczyć jako Della Delizia i tak powstała propozycja Markiza Della Delizia. Osobiście uwielbiam. A w tym samym wątku Lord of Dragons proponuje Napoleonkę, ponieważ oprócz nawiązania do Napoleona jest taki rodzaj ciasta. Bati4.0 proponuje tłumaczenie Lucrecia von Cux, a Olivia proponuje Princesse Della Delizia, w nawiązaniu do pewnego znanego batona. Dalej Aleksander proponuje przetłumaczenie Barones von Bonbon jako Baronowa von Ciamciam, od czynności ciamciamciamciamciamciania. Za to taki Adinos pisze Barones von Bonbon go get em! I wreszcie pod koniec tego wątku anime proponuje Guma Baronowa. Bardzo podoba mi się ten pomysł, chociaż już profesor Inkwizytor kwituje, że jeden z jej pomocników to chodzący automat do gumy. I najwyraźniej ten crossover ze zwyczajnym serialem, chyba z tego co rozumiem, trochę psuje nam szyki, ale w dalszym ciągu Guma Baronowa bardzo fajny pomysł. A tymczasem zbierzcie się wszyscy wielbiciele jazzu, ponieważ pora wziąć na celownik inkarnację filmu o pszczołach Rumor Honey Bottoms. Z grubej rury Merta, subskrybujcie ją, proponuje Królowa Urszula.
Spróbujcie sami mówić szybko: Królowa Urszula, Królowa Ula. Królowa Urszula, Królowa Ula. Królowa Urszula, Królowa Ula. Królowa Urszula, Królowa Króla. No, no nie wiem jak wy, ale ja po jakimś czasie się wykoprytnąłem. Ale jako, że Merta nagrywa Simsy, to jeszcze w temacie Simsów Miłosz proponuje, że pszczołę nazwałby Pszczella Bzyk jako nawiązanie do Belli Ćwir. Albo pewnej innej osoby. Paweł proponuje tłumaczenie Ula Rojona, a z kolei Jamie Smith daje nam cały wykład na temat mazurzenia i przedstawia teorię, że tłumaczenie psebzydła pscuka jest świadomym nawiązaniem do mazurzenia. Jamie pisze na przykład: gwary często kojarzone są z rejonami wiejskimi, na których pszczelarstwo jest dość powszechne. Mam na myśli to, że tłumacze przez skojarzenie pszczelarstwa z kulturą wiejską postanowili ugwarowić imię bossa. I przyznam, że przyznaję punkty za teorię oraz erudycyjny komentarz, jednak osobiście sądzę, że to nie o to chodziło. Ale kto wie, może właśnie akurat o to. Przechodzimy dalej do kolejnego bossa, pewnego myszoszczurka Wernera Wermana. W polskiej wersji jest to porucznik Myszewicz i sądząc po ilości komentarzy, która zwróciła mi na to uwagę, jest to najwyraźniej kolejne nawiązanie, którego nie wyłapałem, ponieważ sporo osób napisało, że Myszewicz to nawiązanie do Borewicza z serialu 07 Zgłoś się, gdzie też był porucznik Borewicz. Szczerze mówiąc, nawet po tym, jak któraś z kolei osoba mi pisała, że hej, hej, Myszewicz to nawiązanie do Borewicza, jakoś ciężko było mi w to uwierzyć. W jaki sposób to przetłumaczone imię, porucznik Borewicz, w jaki sposób Borewicz nawiązuje do Niemców? Postać Wernera Wermana wyraźnie nawiązywała do języka niemieckiego, różnych rzeczy kojarzonych z Niemcami, a może nie jestem ekspertem z tego serialu, ale nie wydaje mi się, aby porucznik Borewicz miał za dużo z Niemcami wspólnego. Rozumiem, że to rzeczywiście mogło być nawiązanie, no bo i tutaj jest porucznik Myszewicz, tam jest porucznik Borewicz, porucznik Ewicz, porucznik Ewicz, ale wydaje mi się to trochę od czapy. No i też to, o czym mówiłem w poprzednim filmie o Cupheadzie. Myszewicz jest ewidentnie słowiańskim nazwiskiem, więc nasz Vermen Verman został obdarty ze wszelkiej niemieckości, która była jego znakiem rozpoznawczym. Zobaczmy, jakie zaproponowaliście alternatywne tłumaczenia dla tej postaci. Ataro proponuje podporucznik Mauser od niemieckiego producenta broni oraz myszy jednocześnie. Illuminati proponuje Myszenkow. Chociaż wydaje mi się, że to by prędzej przeszło, gdyby nie było Kow, tylko Hof. Hof jest takie bardziej niemieckie, Myszenhof. Wtedy całkiem by mi się podobało. Rogaty rozbójnik proponuje Szczur Myszewicz, zapisane jednocześnie w taki niemiecki sposób. Jest to zawsze jakiś pomysł, no ale z drugiej strony takie imię i nazwisko brzmiałoby w dalszym ciągu słowiańsko, nawet jeśli byłoby zapisywane w niemiecki sposób. I wreszcie komentarz Damiana Gilopa. Ja myślałem, że Wehrmann jest połączeniem Wehrmacht i German. Cóż, zawsze jest taka opcja, nie wiem czy o to chodziło oryginalnym twórcom. Na pewno daje to do myślenia. Przejdźmy do kolejnej postaci, waifu, znanej też w pewnych kręgach jako Kala Maria. W polskiej wersji została przetłumaczona jako Maria Maszkara. Nie wspomniałem o tym na poprzednim filmiku, ale imię Kala Maria jest nawiązaniem do Marii Kalas, greckiej śpiewaczki operowej. Niestety nie przyszła mi do głowy żadna przeróbka nazwiska żadnej polskiej śpiewaczki, poza tym, że może Irena Santor przerobione na Syrena Santor, ale nie wiem, czy to brzmi tak dobrze. Za to na przykład użytkownik Dr. Palad zaproponował od razu całą masę tłumaczeń. Flondranna, Meduzanna, Meduzuzanna, Koralina, chociaż to już chyba zajęte, Ośmiornika, Omulka, Małżanna, Węgosia, Krewet Gosia, Krewet Kasia, Kała Marysia, Płaszcz Kasia, Rekinina, Rozgwiazdaria, Rozdymonika, Homarysia. Niestety skończyły mi się pomysły. Ależ jakie niestety, jest ich bardzo, bardzo dużo. Niektóre są naprawdę spoko, więc gratuluję. Użytkownik Jaboy Dante proponuje Kasia Marnica. I mean brzmi jak kałamarnica i jeszcze słaby suchar, że jest ona ogromna, a nazwisko ma Marnica. W sumie Marnica też może się kojarzyć z morzem, marynarz na przykład. Barbarello Rabarbar proponuje Małżanetka od Małża i Żanety, a jeśli miałoby być z zachowaniem imienia Maria, to Homaria od Homara. I wreszcie wśród moich ulubionych tłumaczeń zaproponowanych w tym filmiku, Kazimierz III Wielki proponuje Maria Makrela. Pisane tak po szkocku, Makrela, Mycykrela. Przyznam, podoba mi się bardzo. A teraz odwiedźmy parę żab, Ribiego i Crookesa, którzy w polskiej wersji stali się Rehotem i Żabokserem. I o ile według mnie imię Rehot jest całkiem w porządku, przyczepiłem się tego Żaboksera, ponieważ według mnie nie brzmi za bardzo jak imię, jest znacznie dłuższe niż Crookes, a do tego nie do końca pokrywa się z imieniem brata Rehota.
I tutaj na przykład Shiro proponuje Rehot i Kumak. Inne propozycje, które padały, to Rehot i Kumek, Rehot i Skrzek, Rehot i Skrzekot, Rehot i Kum, czy też jak pisze Paulina, co skradło moje serduszko, Rere i Kumkum. Choć żeby nie było, na ten pomysł wpadło też parę innych osób. Był też ciekawy pomysł Michała, aby Rehota zmienić na Żabójcę, wtedy byłby Żabójca i Żabokser. Przyznam, że to dość szalony pomysł, ale z drugiej strony trzeba przyznać, wydaje mi się, że wtedy te imiona rzeczywiście pasowałyby do siebie i nie gryzłyby się ze sobą. Ja jednak pozwolę sobie obstać przy Rere i Kumkum. Choć od użytkownika APM The Engine padła też propozycja Kumkfu. A teraz chciałbym skupić się na komentarzach dotyczących pojedynczych kwestii. W momencie publikacji tego filmiku DLC do Cupheada wciąż jeszcze nie wyszło, a wiemy, że pojawi się tam nowa postać Chalice, nawiązująca do Chalice, czyli Kielich oraz Alice, Alicja. I profesor Inquisitor proponuje, aby przetłumaczyć ją jako Kufelia, od Kufel i Ofelia z Hamleta. Myślę, że to naprawdę dobry pomysł. W kolejnym komentarzu Zerin proponuje całkiem ciekawą teorię, że polskie imiona bossów z poziomu drugiego brzmią jak brzmią, ponieważ jednym z przeciwników na tym poziomie jest Baroness von Bonbon, czy też jak ustaliliśmy Markiza della Delizia, która ma motyw cukierków i w polskiej wersji ten cukierkowy motyw został przeniesiony na innych bossów z tego poziomu, dlatego Beppy the Clown to Clown Ciągut w nawiązaniu do Ciągutki, Jimmy the Great to Jean Żelkowielki w nawiązaniu do Żelków. Kierowano się zatem więc pewną spójnością nazw w jednym poziomie i przyznam, że ta teoria ma ręce i nogi, ale wydaje mi się tak troszeczkę naciągana, ponieważ nie widzę powodu, czemu podjęto by taką decyzję, biorąc pod uwagę, że na tym poziomie naprawdę tylko Baronowa ma motyw cukierków. Niemniej jednak teoria jest ciekawa. Być może rzeczywiście tak właśnie było. Kolejny komentarz dotyczy Carni Carnation, czyli w polskiej wersji Rusłan Rosiczkow. Jak wspominałem, bardzo podoba mi się to tłumaczenie, to jedno z moich ulubionych, które w mojej tier liście wpakowałem do kategorii S. Aluta pisze, że osobiście sądzi, iż Rusłan, który jak wspomniałem oznacza lwa, mogło być nawiązaniem do tego, że goździki, szczególnie te pomarańczowe jak u postaci, wydają się mieć taką lwią grzywę z płat. Mają lekko ognisty kolor i są dość rozłożyste. Jej zdaniem pasuje. Ponownie, nie wiem czy tak rzeczywiście jest, musielibyśmy spytać pana tłumacza, aby dowiedzieć się prawdy na temat tych wszystkich teorii dzisiaj, ale ponownie, ta teoria ma ręce i nogi. Myślę, że to może być dobry trop. Kaela 137 pisze XD. Był to pierwszy komentarz pod filmikiem o Cupheadzie, który niejako przetarł szlaki i w pionierski sposób stanowi zalążek, zarzewie całej naszej dyskusji, więc dziękujemy ci Kaelo 137, ponieważ jeśli nie ma pierwszego komentarza, nie może być też i drugiego, ani trzeciego. Nasz filmik skomentował również sam Magman, widzicie, mamy tutaj prawdziwe sławy. Najpierw pan tłumacz, a teraz Magman. Proponuje on między innymi, aby przyszłą postać pojawiającą się w nadchodzącym DLC, Chiefa Saltbakera, przetłumaczyć jako seniora Solniczkę. Ponieważ jego głowa to Solniczka, bro. Senior Solniczka nie jest złe, ale chciałbym w tym momencie zaproponować własne tłumaczenie. Chief Saltbaker jako Jacek Solnica. Mam nadzieję, że nie muszę mówić, do czego to nawiązanie. A teraz pora na troszeczkę dłuższy komentarz od użytkowniczki Rawada. Myślę, że jest w nim trochę trafnych spostrzeżeń. Moim zdaniem, tłumacze powinni więcej nawiązywać do takich rzeczy, które pasowałyby tylko w polskiej wersji, co zostało płynnie wykorzystane m.in. w Shreku. Może będę się gryźć z moją własną wypowiedzią, ale myślę, że tłumaczenia nie powinny być tak nieoczywiste. Chociażby z porucznikiem Myszewiczem. Nawiązywanie do postaci z serialu z PRL-u nie wydaje mi się zbyt trafne, bo wątpię, by była większa część osób, które to zrozumieją. Dalej czytamy. Myślę, że i tak większość tłumaczeń nie była zbyt smooth. Choćby tłumaczenie naszego Flawiego, chodzi tu o Carni Carnation, brzmi dobrze i bez rozkładania go na czynniki pierwsze. I nie rozumiem, czemu tłumacz poszedł tak daleko, by z głupiego Legrandę zrobić ego ślimaka, ale za to ze Sally Stageplay zrobić aktoreczkę Sally. Coś tu nie gra. Ogólnie najlepsze są smooth nawiązania, czyli takie, które wchodzą gładko, potem smooth tłumaczenia, potem po prostu nawiązania i najgorsze są tłumaczenia na odwal. No i ładnie, przyznacie, że o ile nie trzeba zgadzać się ze wszystkim, co powiedziała Rawada, na pewno jest w tym jakieś ziarno prawdy. A teraz, było trochę komentarzy, w których podjęliście się dość dużego zadania, aby zaproponować tłumaczenia do wszystkich bossów w grze. Nie będę czytał każdego takiego komentarza w całości, ale wybiorę z niektórych z nich moje ulubione propozycje. Po pierwsze, MRDSA. Całkiem podoba mi się jego pomysł, by Rumor Honey Bottoms to była królowa Uleksandra. Uleksandra. Przyjemnie też brzmi Baroness von Bonbon jako cukrowa baronowa.
Z listy wypisanej przez użytkownika Piotrullo najbardziej podoba mi się rumor Honey Bottoms jako Brzęczysława Brzęczyszczykiewicz. Oczywiście jest to trochę za długie i Brzęczysława Brzęczyszczykiewicz jest tak długa, że nie zmieściłaby się dosłownie na ekranie, więc osobiście nie zdecydowałbym się na takie tłumaczenie, ale jako żart jest dobre, jest dobre. Następnie Natalia proponuje m.in., aby diabeł to był Pan Demonium. Ponownie raczej nie zdecydowałbym się osobiście, żeby tak go przetłumaczyć, ale znowu jest to ciekawe jako pomysł. Następny z kolei jest ten użytkownik, którego niku nie potrafię przeczytać. Rozwaliła mnie propozycja dla Wernera Wermana, Józef Myłszucki. Mówiąc szczerze, ten pomysł jest tak zły, że aż dobry. I po raz kolejny mówię, nie przetłumaczyłbym tak tego osobiście, ale zdecydowanie brzmi to jak dobre bekowe tłumaczenie, które rzucasz w towarzystwie na zasadzie, hej, a może nazwiemy go Józef Myłszucki. Więc to ci się udało, panie... tak. Następnie Black Angel proponuje m.in., że jeśli diabeł już nie ma być diabłem, tylko mamy trochę bardziej kombinować, to lepszą opcją byłoby Diabello. I też mi się wydaje, że Diabello brzmi trochę lepiej niż Diabełę. I wreszcie użytkownik Dexia lub Dechia, w każdym razie ma Yuri z DDLC na awatarze, zaproponował całkiem sporo tłumaczeń, które są tak złe, że aż dobre. Elder Kettle jako Imbrydziat, Cagni Carnation jako Goździu Kwiatowicz, Baroness Von Bonbon jako Hrabina Von Cukrzyca, Phantom Express jako Ekspres Cmentarny. Osobiście brzmią dla mnie trochę zbyt nieokrzesanie, nazwijmy to w ten sposób, żebym uznał, że chcę mieć je w grze, ale niemniej przyznam, że są całkiem zabawne. No i chyba jeszcze na sam koniec warto odnieść się do tego, że co do Hildeberg, użytkownik Peter Meister Kaczkowski zaproponował Sterowina, która wybija się na tle wszystkich innych propozycji przetłumaczenia Hildeberg, ponieważ wszystkie inne komentarze proponujące tłumaczenie do Hildeberg nawiązywały do pewnego samolotu, który się rozbił. Tak mniej więcej 10 lat temu. Była jeszcze jedna propozycja. Stanisław Jurek proponuje Sterosławę Cepelinę. Myślę, że chętnie zobaczyłbym takie tłumaczenie w grze. Przy okazji podobały mi się też całkiem pomysły na Gupi Le Grande jako Glucio Le Gigant oraz Bepi the Clown jako Clown Klakson. Co pasuje, ponieważ Bepi kojarzy się z Bip, czyli właśnie taki dźwięk brzęczenia jak od klaksonu. No i oba słowa w tłumaczeniu Clown Klakson zaczynają się od kla, co jest ładną aliteracją. Wkrótce na kanale więcej filmów dotyczących tłumaczeń. W planach mam filmy, w których przedstawiam swoje własne propozycje tłumaczeń do Undertale, Hollow Knight, do całej pierwszej generacji Pokémonów, Animal Crossing oraz ogólnie różne inne rzeczy, więc w nawiązaniu do komentarza Miłosza, który wspomniał Belle Ćwir, wy również ćwirnijcie w bel, inaczej mówiąc ćwierknijcie w dzwonek i do usłyszenia już niedługo.